Witam się z Wami w kolejnym filmiku. Ja jestem w drodze do mojego lokalu właśnie. Po drodze wstąpiłam już do sklepu, zrobiłam zakupy, kupiłam też w końcu czajnik elektryczny, bo dzisiaj jest ten dzień, kiedy przyjadą panowie zamontować mi meble w końcu, jeżeli nic się nie wydarzy, bo 9 dochodzi. Na razie jeszcze nie miałam od nich telefonu, bo mam czekać na telefon z potwierdzeniem, że przyjadą. Po prostu 2-3 godziny przed przyjazdem ten pan powiedział, że do mnie zadzwoni, żebym na pewno tam była, nie? Także na razie nie było telefonu, no ale lada chwila może zadzwonić, prawda? Więc tak, kupiłam czajnik, kupiłam kawę, herbatę, bo ja nie miałam jeszcze tego. To kupiłam sobie jeszcze takie pojemniki plastikowe, zgrzewkę wody wzięłam, Activia i bułkę sobie kupiłam do jedzenia i dwa banany. Takie tam zakupy zrobiłam na szybko. I właśnie zamierzałam jechać teraz po drodze, wstąpić do sanepidu, dopytać o tę decyzję, na którą czekam już tyle czasu, ale wiecie co, nie mam przy sobie tego projektu, więc jeszcze sobie pomyślę, czy wstąpić teraz do sanepidu, czy najpierw po ten projekt pojechać i dopiero. Także nie wiem. No i tak. I dzisiaj właśnie, tak jak powiedziałam, będzie montaż tych mebli. Ma przyjechać dzisiaj ten pan Kamil, zobaczyć mój szyld i ocenić, czy podejmie się zawieszenia tego szyldu. Także zobaczymy. Muszę się chyba przypomnieć SMS-em, bo co by sobie ten pan nie zapomniał. No jest to dla mnie ważna sprawa przecież. Potem, no tak, to są takie dwie najważniejsze sprawy dzisiaj właśnie, że montaż tych mebli i pan od szyldu. Chciałabym w miarę jak najwcześniej wrócić do domu, bo moja mama ma dzisiaj przyjść do mnie na paznokcie, będę jej robić paznokcie. Więc no, taki jest plan, taki mi się zapowiada dzisiejszy dzień. Chciałam Wam powiedzieć, że bo w sobotę opowiadałam Wam, że chciałam się wybrać na ten wiec wyborczy, nie wiedziałam, czy zdążę. Zdążyłam, tak wszystko na ostatnią chwilę się zadziało. Przyjechał do mnie ten pan Marek, wszystko mi porobił, co tam po prostu było do zrobienia. Tylko kupiłam sobie, nie wiem, czy pokazywałam Wam tą półkę, taką, wiecie co, taka półka byle co po prostu. Taka biała półeczka, na cztery dzielona. I słuchajcie, takie to było skomplikowane w montażu. Dla mnie to było skomplikowane, że na tyle skomplikowane, że wiedziałam, że musi być wkrętarka, a ja nie miałam wkrętarki. Ale słuchajcie, nawet ten pan Marek miał problem, żeby sobie poradzić z tą szafką. Mówił, kurde, tu jakieś numerki, tu jakieś cyferki, tu raptem no mało tych elementów, nie? A po prostu nic do niczego nie pasowało. I jako, że to już była sobota, też ten pan Marek był zmęczony po całym tygodniu i to już była ostatnia rzecz, którą mi robił. A wiecie co, a zrobił dużo, bo przykręcił mi dwa te plafony, przykręcił mi zamek do drzwi. Próbował przykręcić mi klamkę do innych drzwi, ale tam jest w ogóle coś innego i nie pasuje ta klamka. Złą klamkę kupiłam w ogóle. Przykleiliśmy pleksi w tym pomieszczeniu do sterylizacji i tutaj nad umywalką. Powiesiliśmy tą, bo ja mówiłam Wam, że ja się zastanawiałam, czy powiesić tą przezroczystą pleksi, czy kupić białą. I stwierdziliśmy, że przykleimy tą przezroczystą, zobaczymy, jak to będzie wyglądać i w razie będzie źle wyglądać, to zerwiemy i przykleimy inną, białą. Kiedy kleiliśmy tę pleksję w ogóle, to czekajcie, bo jeszcze teraz tak, czy ja do tego sanepidu, czy nie, bo teraz muszę podjąć decyzję, którą drogą pojadę. Dobra, jadę do No i dużo tam różnych rzeczy mi porobił. To biurko mi przykręcił ten blat, bo miałam cały czas nieprzykręcone. Taką półeczkę sobie kupiłam, też chyba Wam nie pokazywałam tej półki. Taka mała na ścianę, wiecie, do przykręcenia. I też wszystko fajnie poszło, sprawnie, ale kiedy przykręcił pan Marek te śruby do ściany, nie? No kurde, za nic na świecie nam ten zaczep nie chciał wejść w te śruby. I gorąco było, duszno, tak się jakoś miało na burze i wiecie, i ten gościu już też zmęczony, jak nie wiem, i ja mu jeszcze tą półkę dałam, nie, próbowałam tam coś pomagać, ale no i tą półkę zabrał do domu, mówi, że w domu w niedzielę sobie na spokojnie przy tym usiądzie i mi to skręci, także tak. No i kiedy już pan Marek pojechał, to ja też szybciutko się zawinęłam, nic tam nie posprzątało mnie, nic, a on tam trochę wiercił w ścianach, więc wiecie, co się zrobił.
nie sprzątałam nie nic, tylko szybko do domu, szybko prysznic. W biegu sobie zjadłam jakiś tam serek homogenizowany i małą kromkę chleba, nie? Szybkie szykowanie i pojechałam do tej Częstochowy. Byłam i na tym wiecu wyborczym, i na krótkim koncercie Michała Wiśniewskiego. Powiem wam, że było bardzo fajnie, było dużo ludzi. Było, najpierw był właśnie ten wiec wyborczy, czyli wystąpienie tych polityków, a potem właśnie wystąpił Michał Wiśniewski ze swoją byłą żoną Anią i ze swoją córką też w jednej piosence. Bardzo, bardzo było fajnie. Porobiłam sobie fotki oczywiście z panem Biedroniem, którego bardzo lubię, i z Michałem Wiśniewskim. Wrzucałam na Instagrama w relacje, kto mnie obserwuje na Instagramie, to tam widziałyście. No co, było bardzo fajnie, tyle wam powiem. Michał Wiśniewski w ogóle po raz kolejny, też bardzo tego człowieka lubię, wiecie, opowiadałam wam dzisiaj, że ja byłam jego wielką fanką lata temu. Ale i tak do tej pory uważam, że jest bardzo fajnym człowiekiem i bardzo mi się spodobało, wiecie co, że kiedy już po zakończeniu tego wszystkiego, co nie, oni w ogóle śpieszyli się na jakiś inny koncert, i po zakończeniu tego swojego mini koncertu, co nie, tam tłumy ludzi ustawili się do zdjęć, on tam dla dzieci rozdawał takie zdjęcia i wiecie, chwilę porozdawał, co nie, i zniknął w tym namiocie swoim. No i ludzie już oczywiście mówią, że to nawet zdjęć nie będzie, a coś tam, tylko co, czy to nie policja, nie? Że prawda, że tak krótko, że no też tak sobie pomyślałam, że to kurde, no krótko, te dzieci tam się tak cieszyły do niego, prawda? No ale mówię, przecież on mówił, że śpieszy się, bo jest w drodze na inny koncert. I no ale ja już też miałam stamtąd odchodzić, nie? A tutaj on wyszedł z tego namiotu i słuchajcie, stał przy tym namiocie, a było gorąco, on po tym wystąpieniu też pewnie pić mu się chciało, zmęczony, i no bo to nam się tak wydaje, a to nie jest tak hop siup, wyjść na scenę, skakać, śpiewać, co nie, przecież to męczy jeszcze w taki upał. I słuchajcie, i ten Wiśniewski stał do końca, słuchajcie, do ostatniej osoby stał, i kto chciał robić sobie z nim zdjęcie, on te zdjęcia, które dzieciom rozdawał, mu się skończyły w pewnym momencie, no bo no, pewnie jest studnia bez dna, wiadomo, ale słuchajcie, no tak mi się to spodobało, bo ja tam jeszcze, jak już ja sobie strzeliłam tam focie z nim, nie, to odeszłam na bok i jeszcze tam się przyglądałam, co nie, na to wszystko, i w ogóle jeszcze poszłam z taką ponią właśnie z tej Lewicy porozmawiać o zwierzętach, zaraz wam to powiem. No i stałam i po prostu widziałam, nie? A on, słuchajcie, cierpliwie, ja byłam takim widzem zupełnie z boku, cierpliwie do każdego się uśmiechał, do każdego jakieś słowo, i cierpliwie stał i po prostu, mówię wam, do ostatniej osoby, jak to miło z jego strony, jak to świadczy o takim szacunku do swoich widzów, prawda, do swoich fanów. I potem, kiedy już wyszedł z tego namiotu, już chyba naprawdę się śpieszył, już tam widziałam Ania w pośpiechu, coś tam, wiecie, i do tego swojego busa, nie, no to znowu już tam jacyś ludzie podeszli i chcieli zdjęcie, i ochroniarz już tak stanowczo mówi, że nie, proszę odejść, nie, a Wiśniewski znowu wyszedł z tego busa i chociaż taką zbiorczą fotkę, jak gdyby sobie zrobił, że tak, nie, ci ludzie, wiecie, tak, nie, i tam, że kilka osób na zdjęciu. No bardzo mi się to spodobało. I właśnie, a ja na tym wiecu wyborczym bardzo usilnie próbowałam usłyszeć, co Lewica ma do powiedzenia na temat ochrony praw zwierząt w Polsce, jakie ma postulaty. Znaczy ja trochę o tym czytałam już na internecie. Chcecie, to sobie zobaczyć, która partia jak się zapatruje na zwierzęta. Jest tak, że Lewica ma na ten temat napisane najwięcej, bo taką porównywarkę sobie tam kliknęłam. PiS ma też w sumie dużo, ale tak kupy mi się to nie trzyma, co tak nic za bardzo z tego nie wynika. Potem PSL to w ogóle nic o zwierzętach nie ma. Konfederacja to wiadomo, oni to w ogóle chyba, wiecie co, a nie, dobra, nie będę mówić. I co? I no zobaczcie sobie sam. Ale właśnie na tym wiecu oni nic o zwierzętach nie powiedzieli, nie? I widziałam, że pani Anna Maria Żukowska, gdzie siedziała sobie tam w tym namiocie, bo był namiot dla Wiśniewskiego i namiot dla polityków Lewicy. I w tym namiocie pani Anna Maria Żukowska sobie siedziała, coś tam w telefonie sobie robiła, to ja tam do niej sobie poszłam, przeprosiłam, czy mogę zadać pytanie. No i ta pani bardzo miła, bardzo
grzeczna i zapytałam jej, chciałabym wiedzieć, jakie Lewica ma postulaty na temat praw zwierząt w Polsce. No i wiecie co, tu nie sposób powiedzieć, powtórzyć, co ona mi powiedziała, bo ona jak zaczęła to jak z karabinu maszynowego po prostu. Nie wiem, na ile oni mają też te gadki wyuczone, a na ile faktycznie chcą dążyć do tych celów. Mam nadzieję, że jednak będą chcieli dążyć do tych celów. No dużo bardzo dobrych, fajnych rzeczy mi powiedziała. Między innymi, że właśnie zakaz trzymania psów na łańcuchu, ale ja dopytałam, mówię, że ja nie widziałam w postulatach, żeby był zapis o zakazie trzymania psów ogólnie na stałej więzi, czyli czy na smyczy, czy na lince, czy na czymkolwiek. No i ona znowu mówi, że tak, że oni mają, ale że psy na łańcuchach, że zakaz trzymania psów na łańcuchu. Także tak, no nie do końca mi się to podoba, bo bardzo bym chciała, żeby weszła ustawa, że nie można trzymać psów na łańcuchach, na smyczach, na czymkolwiek przywiązanych do budy. No dajcie spokój. Też oni będą dążyć do tego, żeby kastracja i sterylizacja była właśnie obowiązkowa. Znaczy, nie wiem, czy ja to dobrze teraz powiedziałam. Po prostu będą próbować działać przeciwko takiemu bezmyślnemu rozmnażaniu się zwierząt. Także no fajny ten program mają o zwierzętach i właśnie zadowolona byłam ogólnie z tego wyjazdu, no to chcę powiedzieć. A odnośnie tych piesków, o których Wam mówiłam, u mojej sąsiadki, no to tak, piszecie mi, że czy powiadomiłam o tym policję, czy albo żebym do różnych instytucji pisała i wiecie co? Policji nie powiadamiałam i chyba nie będę powiadamiać policji, bo wiecie co, no przyjedzie ta policja i co ja im powiem, no proszę panów, pies jest przywiązany na budzie i mnie to serce boli, że ten pies godzinami szczeka, jak to mam udowodnić, albo że mnie serce boli, że sąsiadka psów nie przytula, nie spędza z nimi czasu, no żadne, no co, bez sensu, nie? Wyśmialiby mnie, albo powiem, że co, bo boli mnie serce, że u niej tak te psy beznadziejnie się rozmnażają, że niewykastrowane, niewysterylizowane i kiedy tylko jest możliwość, to suczka jest zapładniana przez psa i się szczeni co chwilę. No to też o tym rozmawiałam już w inspektoracie tutaj u nas w Myszkowie, kiedy byłam w tym inspektoracie na ten temat, no to powiedzieli, że no w Polsce właśnie, no nie ma ustawy, nie ma zakazu sterylizacji. Wiecie, inspektorat nie może narzucić, czy ktokolwiek inny właścicielowi zwierzaka, że ma wysterylizować czy wykastrować zwierzę. Nie ma takiej możliwości. No także, no co? Na szczęście te psy nie są bite, przynajmniej ja tego nie widzę. Nie wyglądają też na jakieś zagłodzone, wychudzone. Także słuchajcie, no... A jak udowodnić to, że ta suczka tak szczeka? Wiecie, to też nie jest, że ona każdego dnia tak szczeka. To też nie jest tak. Tylko mówię, że bardzo często te psy są zostawiane na długo. I rozkojarzona jestem, wiecie, bo to są roboty drogowe. Dobra, będę się odzwać do Was później. Postaram się Wam tutaj coś powklejać z tego mojego wypadu. Te zdjęcia z panią Anną Marią Żukowską. Też sobie strzeliłam zdjęcie. I jeszcze takie były cyrki, że na koniec rozmowy poprosiłam ją, czy mogę sobie zrobić z nią zdjęcie. Ona mówi, że tak, oczywiście. I ona tak się zerwała ze swojego krzesła. To krzesło się przewróciło, słuchajcie. Tu ogólnie tam było ciasno, ciemno. Tu z drugiej strony ten muzyk od Wiśniewskiego sprzęt tam rozłącza, co nie wiem, mruczy coś tam pod nosem, że ciasno, że ludzi wszędzie, że coś tam. I ja już ustawiam sobie aparat do zdjęcia z panią Anną Marią, nie? A tutaj mi się zrobiło, że portretowe kółeczko i coś się zacięło i nie mogłam tego zlikwidować, słuchajcie. Ta pani Anna mówi, na spokojnie, prawda? Do mnie fajna taka kobieta. A ja wiecie, ja tak nerwowo już nie, nawet w końcu to portretowe zdjęcie sobie z nią zrobiłam. Ale słuchajcie, w telefonie ładne mi wyszło na cały ekran. Także wrzucę Wam to też. Dojechały mebelki, tak wyglądają, a to jest, słuchajcie, to jest ta pożyczona szafka właśnie, nie? To powinno być też takie ciemnobrązowe, to białe, a
jest pożyczone. Bo właśnie przez taką głupotę mało brakowało, jak wiecie, jak znowu wydłużyłby mi się ten czas montażu. Także mebelki są. Tutaj do łazienki też taką szafkę kupiłam. I tutaj dojechała do mnie komoda. Coś się nie dogadaliśmy, widzicie, no to zawsze musi być coś nie tak. Ja prosiłam, żeby ta ostatnia szuflada była wysoka. Żeby ta ostatnia szuflada była najwyższa, no niestety krzesło do mnie nie dojechało, bo zamiast krzesła, które ja kupiłam, za które zapłaciłam, takie szare, zobaczycie, bardzo ładne mają mi dzisiaj dowieść to krzesło, to niestety przywieźli mi jakieś kręcone na kółkach. I tutaj taka komoda. Tutaj na szczęście się dogadaliśmy. O, chciałam taką szufladę. Szufladę w szufladzie, o tak. No, także tak to wygląda. Tutaj jest ta szafeczka, którą mi zamontował pan Marek. Tak, na razie wiecie, taki bałaganik tam mam, ale taka ta szafka. Chciałam wam tylko tą szafkę pokazać. Zrobiłam sobie kawę. No i co? Czekam na pana, żeby mi dowiózł krzesło. Obiecał, powiedział, że pomyśli, bo okazało się, że do zlewu nie zainstalował mi tego syfonu. Tam są jakieś, wiecie, elementy jakieś plastikowe, jakieś, prawda? Ja mówię, że ja, proszę pana, mówię, nie mam jak tego skręcić, zamontować, proszę mi to zrobić, nie? On był z takim drugim gościem i tak cicho mówi, że mówi, dobra, mówię, jak przywiozę później pani krzesło, to pomyślimy. No to mam nadzieję, że mi przykręci ten, wiecie, ten syfon. I co wam jeszcze powiem, i muszę czekać, bo pan od szyldu, ja się gdzieś ubrudziłam, coś. Pan od szyldu ma przyjechać tutaj między 17:30 a 18:30. No więc co, nie opłaca mi się jechać do domu, tylko już będę tutaj na niego czekać i tyle. A mojej mamie zrobię paznokcie albo jutro, albo zobaczę, o której będę w domu dzisiaj. Ale przypuszczam, że późno, więc wiecie. Zrobiłam sobie kawę do termosu, ale już w nowym czajniku. Tylko nie kupiłam tej sypanej kawy, tylko wziąłam rozpuszczalną, bo ja lubię, kiedy kupię kawę taką sypaną, to ja lubię ją od razu przesypać do jakiegoś szczelnego naczynia. No w domu mam taką puszkę szczelną. Nie lubię, kiedy taka kawa mi zwietrzeje. I właśnie dzisiaj mówię, dobra, kupię kawę rozpuszczalną w słoiku i tak będzie najlepiej. A taką sypaną kawę też sobie tutaj przywiozę, ale to sobie w domu odsypę właśnie do jakiegoś słoiczka. I tak. Powiem wam jeszcze, że już pojutrze przyjedzie do mnie pan i przywiezie mi autoklaw. Zamówiłam w końcu autoklaw, zadatkowałam. Zamówiłam ten autoklaw u pana, który jest na tych różnych grupach paznokciowych. Jest takim, no nie przesadzę, jeśli powiem, królem od autoklawów. Jeżeli tylko jakaś dziewczyna zapyta o autoklaw, to wszyscy od razu polecają pana Mirosława Sokołowskiego. On jest gdzieś tam z Kieleckiego, z tamtych stron. I umówiliśmy się właśnie na 30, czyli na pojutrze, że przyjedzie tutaj do mnie z autoklawem. Miałam taką opcję, że mogłam kupić ten autoklaw 500 zł taniej, ale wtedy ten autoklaw przywiózłby mi kurier i szkolenie odbyłabym online. Albo zapłacić 500 zł więcej i wtedy pan Mirosław przyjeżdża osobiście, przywozi autoklaw i robi szkolenie stacjonarne na miejscu. I pomimo tego, że 500 zł to jest dla mnie dużo, to jednak wybrałam tę opcję, bo wiecie co, to jest drogi sprzęt. To jest drogi sprzęt, więc ja kurierom nie ufam. Chciałabym, żeby ten sprzęt dojechał do mnie w całości. I też, też wolę to szkolenie stacjonarne, bo wiecie, stacjonarne to jest inaczej. To człowiek może dopytać o różne rzeczy. To jest inaczej. Tak samo jak są kursy online paznokciowe, to jest zupełnie coś innego. Znaczy coś innego. Na stacjonarnym lepiej człowiek się nauczy, prawda? Lepiej można właśnie o coś tam dopytać, podpytać. No, i dlatego wybrałam sobie taką opcję i właśnie w środę, tak, pojutrze ten pan Mirosław ma tutaj do mnie przyjechać. Nie wiem jeszcze, o której tu będzie godzinie. Przypuszczam, że jutro się ze mną skontaktuje i mi o tym powie.
Ja w ogóle jestem przebrana w ciuchy robocze, w bluzkę, w spodenki krótkie. Przyjechałam tutaj w sukience tej niebieskiej, ale się przebrałam i wiecie co? I tak już te mebelki sobie wymyłam. I zaraz tam sobie wstępnie już zacznę coś do nich układać. Zatowarowanie produktowe przyjdzie mi po 4 września, dlatego że zależy mi na tym, żeby faktura była wystawiona nie wcześniej niż 4 września, bo wtedy zarejestruję działalność. Więc właśnie przyjdzie mi po 4 września zatowarowanie. No i tak, i myślę, że no już bliżej niż dalej, bliżej niż dalej. Dzisiaj ma przyjechać, tak jak Wam mówiłam, ten pan od szyldu. Co mi się pomyliło, że pan Kamil, pan Sławek, słuchajcie, pan Sławek. No, bardzo liczę na niego, że on mi tutaj coś zaradzi z tym szyldem. A ja Wam chyba nie pokazywałam tych naklejek w oknie. Powiem Wam, że wcale to głupio nie wygląda i teraz to myślę, że ja mogłam w ogóle tego szyldu w sumie nie zamawiać. Tylko właśnie... Oj, telefon dzwoni, sorry. Pan z meblowego dzwonił. O 17 będzie. Przyjedzie z tym stołkiem. O zlewie nic nie powiedział, czy mi zrobi, ale ja go tutaj będę prosić, żeby zrobił. No i tak jak Wam mówię, już jest bliżej niż dalej, także mam nadzieję, że ja w końcu ruszę. O tej rolecie pionowej nie wiem, czy Wam mówiłam. Zamówiłam sobie tego brzydkiego okna roletę pionową. Niestety czas oczekiwania jest 3-4 tygodnie. Ale no przynajmniej tutaj jasno pani się określiła, prawda? Nie ma ściemy, że tam zwleka z dnia na dzień, z dnia na dzień, wiecie, tylko od razu powiedziała i wiem, na czym stoję, co nie? No. Także tak, dobrze, kochani, to ja się tutaj posilę kawą, jakieś ciastka, kupiłam ciastka Milki. Myślałam, że ci panowie z tego sklepu meblowego, że właśnie będą, napiją się kawy czy coś, ale bardzo szybko im tutaj poszło, bo w dużej mierze te meble już były skręcone, tylko właśnie tam blaty podokręcali, regulacje porobili, wiecie, takie kosmetyczne rzeczy. Z krzesłem pan mówi, że już wie, o co chodzi, już się dogadał. Ładne to krzesło zamówiłam, wiecie? Jedno to krzesło zamówiłam. Będzie krzesło i taki stoliczek, mam w domu stoliczek z Pepco i ja go tak przestawiam z miejsca na miejsce i właśnie też sobie pomyślałam, że a po co ja mam kasę wydawać na jakiś kolejny stoliczek, jak przywiozę sobie ten z domu i zobaczę, jak on mi tutaj będzie się, czy mi to będzie pasować, czy mi tak, wiecie, czy mi się tak będzie podobało. Ale to krzesło jest zarąbiste. Kupiłam jedno, bo było drogie, kosztowało coś koło 600 zł to krzesło. I też uznałam, że nie potrzebuję tutaj dwóch krzeseł, no bo przecież ja tutaj nie będę jakichś przyjęć urządzać, tylko po prostu kwestia, że na przykład jeżeli będę kończyć jedną klientkę, a już przyjdzie następna, no to żebym mogła sobie, prawda, usiąść, poczekać. Więcej miejsc siedzących nie przygotowuję, bo uważam, że nie ma takiej potrzeby. Mówiłam Wam też chyba o tym stanowisku pedicure, prawda? Mówiłam chyba w ostatnim filmiku, że nie śpieszę się z przygotowywaniem tego stanowiska, że chciałabym najpierw zobaczyć, jak mi ten biznes ruszy, czy będzie zainteresowanie taką usługą. Wiecie, bo to są duże koszty. Fotel kosztuje no najmniej to chyba w granicach 1000 zł, no i to już idzie w górę, nie? Są po 7, po 8 tysięcy też fotele, ale takiego to też bym nie kupiła, bo nie potrzebuję aż takiego fotelu z jakimiś bajerami. Ale wiecie co, ale no taki fajny fotel, no to w granicach 2-3 tysięcy, tak jak ja bym chciała. Ale wiecie, to nie tylko o fotel chodzi, tylko tak, musi być wtedy lampa taka z lupką. Przydałaby się osobna frezarka, osobna lampa do tego. Przydałby się jakiś mebelek dodatkowy, jakaś kolejna komoda czy jakiś regał. Potem siedzonko, takie wiecie, też nie byle jakie. Tylko musi być obniżające. Nie wiem, czy to by mi się sprawdziło, czy to mogłoby mi posłużyć tu i tu. Chyba potrzebowałabym takiego krzesła, które jeszcze bardziej by się obniżało, takie typowo do pedicure. Więc tak jak mówię, to są duże koszty i nie zamierzałam na razie w to iść. Chciałam zobaczyć, jak mi to ruszy. I słuchajcie, dzisiaj taka sytuacja, nie? Że słyszę, ktoś tutaj wchodzi po tych schodkach
I jakaś pani, nie? Mówi, dzień dobry, przyszłam się zapytać, bo mówię, widzę, że tutaj będzie rzepa paznokcie, no bo z tej naklejki, nie? No bo tak jak mówię, szyldo nadal nie ma. Ja mówię, że tak, będą paznokcie. A ona mówi, a u stóp też? U stóp też? Ja mówię, tak, też, co by nie zrażać jakiejś nowej potencjalnej klientki, nie? Ona mówi, dobrze, super. Ja, moja córka też tu przyjdzie, bo córka też sobie na stopach robi hybrydę. Także chyba jednak będzie zapotrzebowanie na tę usługę i chyba te koszty mnie nie ominą. I też właśnie ta pani pyta, czy będę też robiła henne. Powiem wam, że o takiej usłudze to ja w ogóle nie myślałam. Ja kiedyś mówiłam wam, ja w 2006, 2006, 2008 chodziłam do szkoły kosmetycznej w Częstochowie, do takiej dwuletniej. No tak szczerze, to nie za wiele tam się nauczyłam, bo to były zajęcia co drugi tydzień. Tylko kiedy był czas egzaminów, no to wtedy były częściej te spotkania. Ale ogólnie ja się tam za wiele w tej szkole nie nauczyłam, to po pierwsze, a po drugie, no minęło tyle lat, już nie, też niewiele pamiętam. I z samą henną, to po prostu mam takie złe wspomnienia. Pamiętam, mieliśmy praktyki w takim salonie w Częstochowie, nie wiem, czy ten salon nadal istnieje, on się nazywał Laurent. Pamiętam jak dziś, Laurent. I po prostu ta pani właścicielka była jakaś taka dziwna. Tu niby podpisała z naszą szkołą umowę, że będzie nas szkolić, a tymczasem, kiedy już byłyśmy tam u niej w salonie na tych praktykach, to ona niczego nam nie pozwalała dotykać. Ona tylko bardzo dużo luster tam było, więc ona tylko w tych lustrach nas obserwowała. I właśnie jeśli chodzi o naukę henny, to było tak, że ona nas uczyła robić hennę na kakao. Jak odmienić to słowo? Kakao, na kakao, tak to się chyba nie odmienia, prawda? Mieszałyśmy wodę z kakałem i nawzajem sobie robiłyśmy hennę. Nikt oczywiście nad tym nie panował, czy gęstość jest dobra, czy wiecie. Panią właścicielkę tylko interesowało, czy tych białych prześcieradeł na tych łóżkach, żebyśmy nie zabrudziły tym kakałem, nie? To ją najbardziej interesowało. I my miałyśmy tam ileś tych zajęć i ileś nauki właśnie tej henny i słuchajcie, cały czas uczyłyśmy się na kakao, nie? Że potem, kiedy w domu moja mama, babcia poprosiły, żebym im zrobiła hennę, prawdziwą hennę, to powiem wam, że ja aż się bałam, bo to dla mnie było takie, wiecie co, takie jakieś wyższa szkoła jazdy po prostu, nie? Tak, miałam w głowie, nie? Z tych praktyk to wyniosłam, że robić henna kakałem, okej, ale prawdziwą henną to się bałam. I teraz też czasem moja mama prosi o zrobienie henny, ale to bardziej moja córka jej robi tą hennę. I powiem wam, że ja nie wiem, czy ja będę umiała robić hennę. Nie wiem, jakieś sobie tutoriale na YouTubie może pooglądam, może jakieś szkolenie online. Nie wiem, i może faktycznie tutaj też taką usługę sobie wprowadzić, robienie henny. No kobitki lubią sobie podkreślać brwi, co nie? Na makijaż permanentny tak niekoniecznie każdego jest stać. No wiadomo, to jest kosztowny zabieg. Ale właśnie henna, może to nie jest głupie, żebym sobie taką usługę tutaj też miała. Zobaczę, wiecie, popróbuję sobie tą hennę w domu i zobaczę, jak mi to w ogóle będzie wychodzić. Także tak. No, powiedziałam tej pani, że też będę tutaj miała kosmetyki z Avonu. No i tak jak mówię, powoli, powoli, małymi kroczkami. A ja teraz wypiję sobie kawę, zjem ciacho albo i dwa i wyskoczę sobie na miasto. Tam parę rzeczy jeszcze chciałam zobaczyć. Taki jeden klucz chciałam sobie dorobić, tylko nie wiem, do której ten pan ma tam czynne. No bo skoro i tak tutaj muszę czekać do wieczora, to muszę sobie jakiś czas zorganizować. A i tutaj też mam co robić, bo jeszcze będę sobie w tych szufladach tam układać, wiecie. Dobrze, kochani, to co? Będę się już dzisiaj z wami żegnać w dzisiejszym filmiku. Dziękuję, że ze mną jesteście, że przychodzicie na mój kanał. Bardzo serdecznie was pozdrawiam i życzę wam dobrego tygodnia. Buziaczki, pa, pa.